Rosjanie otworzyli ogień. Uszkodzili linię przesyłową w elektrowni jądrowej Ukraina. Rosyjski ostrzał uszkodził linię przesyłową w zaporowskiej elektrowni. Linia przesyłowa wysokiego napięcia w zaporowskiej elektrowni jądrowej została uszkodzona w wyniku rosyjskiego ostrzału, przekazał ukraiński koncern państwowy Energoatom. 16 marca 2022 rok w wyniku ostrzału wroga uszkodzona została linia przesyłowa wysokiego napięcia, przez którą płynie energia elektryczna z zaporowskiej elektrowni jądrowej. Tym samym sprawna pozostaje tylko jedna z czterech linii wysokiego napięcia. W konsekwencji moce dwóch czynnych bloków elektrowni zostały zmniejszone, poinformował na telegramie Enerhatom, ukraiński państwowy koncern obejmujący wszystkie cztery elektrownie atomowe w kraju. Obecnie naprawa linii jest niemożliwa, ponieważ w strefie, w której doszło do uszkodzenia, prowadzone są działania wojenne, czytamy w komunikacie. Nie ma żadnego zagrożenia związanego z promieniowaniem. Państwowa Agencja Atomistyki nie odnotowała żadnych niepokojących wskazania aparatury pomiarowej. Obecnie na terenie Europy nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska. Monitorujemy sytuację radiacyjną w kraju, poinformowała w środę wieczorem PA. Agencja prowadzi stały, całodobowy monitoring sytuacji radiacyjnej w kraju.